Edukacja medialna to jest ogromne zadanie dla instytucji sztuki i na całym świecie są podejmowane na ten temat różnego rodzaju próby. Instytucje sztuki przez nawet zalecenia Międzynarodowej Rady Muzeów są rozliczane już z frekwencji również w internecie. Ilość kliknięć, sposób podróżowania po stronach internetowych, obecność ludzi w internetowej sferze działalności muzeów jest już brana pod uwagę i jest rozliczana przez ministerstwa, osoby dające na te muzea pieniądze. Także to jest bardzo ważna część, ale trzeba też powiedzieć, że to właśnie muzea i instytucje sztuki były najbardziej odważne zawsze w korzystaniu z nowych mediów. I my, jako Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, już w tej chwili całą część wystawy Miasto na Sprzedaż pokazujemy na tabletach i w jakiejś tam może żartobliwej, czy też specjalnie trochę takiej oldschoolowej grafice, która się tam pojawia i takiej trochę subwersywnej, żartobliwej, rozszerzonej rzeczywistości, ale na pewno to te instytucje, to właśnie muzea zawsze jakby chętnie korzystały właśnie z osiągnięć reklamy, bo to reklama też rozwija właśnie te wszystkie media bardzo często i muzea pierwsze w swoich murach te nowe rozwiązania witały. Także myślę, że my też, a nasze muzeum w tej chwili dopiero powstaje, dopiero się od kilku lat organizuje i my na razie postanowiliśmy bardzo dużą część dokumentacji pokazywać w internecie. Jako właściwie pierwsza polska instytucja sztuki pokazujemy olbrzymie archiwum Aliny Szapocznikow, rzeźbiarki, online. Można studiować archiwum artysty w całości w internecie, prawda? Pokazujemy ogromny projekt Kinoteki Muzeum, który prezentuje tysiące filmów, do których pozyskaliśmy prawa autorskie, licencje i na jakiś czas udostępniamy je w internecie. Także nasze muzeum istnieje właściwie nawet bardziej w internecie, ma więcej widzów w internecie, więcej zwiedzających, moglibyśmy tak powiedzieć, niż tutaj realnie.